a z nami jest Szymon Jopek, piłkarz Polonii Bytom. Szymon, jak ocenisz ten mecz? No, na pewno taki, można powiedzieć, klasykiem mecz walki, bo obie drużyny potrzebowały za wszelką cenę zdobyć punkty, bo wiadomo, jak to wygląda w tabeli i szkoda na pewno, że nie wygrywamy, bo to jest 10. kolejka i tych punktów potrzebujemy jako drużyna. No właśnie, potrzebujecie punktów i to wyjazdowe zwycięstwo na pewno dodałoby Wam paliwa na kolejne mecze. Zgadza się, no bardzo jest mi smutno z tego powodu, bo nie byliśmy słabszym zespołem i gdybyśmy wykorzystali jedną z trzech takich naprawdę dobrych sytuacji, to ten mecz naprawdę mógł się inaczej potoczyć. Jak to jest wrócić tutaj do Stalowej Woli? Jako, że byłeś piłkarzem, to pewnie powrót sentymentalny. Na pewno, spędziłem tutaj 4,5 roku. No można powiedzieć, że wypłynąłem tutaj na piłkarski świat i zawsze tutaj mi się bardzo fajnie wraca. Znam tutaj bardzo dużo ludzi, nawet gdzieś jak na korytarzu czy coś, to czuję się tutaj po prostu jak, no jak dalej bym tutaj był zawodnikiem. A jak oceniasz zespół ze Stalowej Woli? A to nie jest, myślę, do mnie pytanie. No śledzę na pewno, bo długo tutaj grałem i śledzę poczynania tego zespołu, ale co do oceny to się wstrzymam, bo to nie jest moja działka. Szymon, bardzo dziękuję i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.